gdzie mieliśmy takie techniczne usterki, w związku z tym nie można było przeprowadzić szkolenia. Dzisiaj postaram się szybko to szkolenie przeprowadzić. Ono jest niedługie, zapraszam. Jest to szkolenie z serii szkoleń dotyczących środków bezzwrotnych, czyli dotacji z RPO Małopolska na lata 2014-2020. Tak jak już wcześniej powiedziałam, to jest z RPO Małopolskiego województwa. Oś 9, priorytetowa, 9.1 aktywna integracja i 9.1.2 aktywna integracja, projekty konkursowe. Termin planowany to jest od 31 marca 2017 do 10 maja 2017. Konkurs ma być rozstrzygnięty we wrześniu tego roku. Na co dofinansowanie w ramach tej osi? To jest priorytetowe, kompleksowe programy na rzecz aktywacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia. Instytucją organizującą konkurs i prowadzącą jest Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości i wnioski należy składać za pomocą systemu ERPO, udostępnionego pod adresem erpo.małopolska.pl, oczywiście z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Kto może składać wnioski? Oczywiście tu są wymagania, że zgodne muszą być te podmioty, które są opisane szczegółowo, te wymagania w opisie osi priorytetowej RPO województwa małopolskiego i mogą się to ubiegać podmioty posiadające doświadczenie w prowadzeniu działań na rzecz włączenia społecznego, należące do katalogu i niestety potrzebne tu są ośrodki pomocy społecznej oraz powiatowe centra pomocy rodzinie. Natomiast mogą składać wnioski organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, jednostki samorządu terytorialnego i związki i stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, przedsiębiorcy, ochotnicze chówce pracy. Ten katalog dotyczy zarówno wnioskodawców, jak i partnerów w tym programie. Grupą docelową, czyli takimi ostatecznymi odbiorcami wsparcia w konkursie są osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym w szczególności osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, osoby korzystające z programu operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Drugą grupą to są środowiska zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a w szczególności społeczności lokalne, które się znajdują na obszarach zdegradowanych, objętych rewitalizacją. I trzecia grupa to jest otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W projektach realizowanych w ramach tego poddziałania możliwe jest wykorzystanie szeregu instrumentów aktywizacji o charakterze społecznym, zawodowym czy edukacyjnym i będzie on dobierany w zależności od indywidualnych potrzeb osób i rodzin objętych wsparciem, takich jak najpierw następuje oczywiście identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjału uczestnika, usługi aktywnej integracji, wsparcia służącego poprawie dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej, wsparcie dla rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia w ZAS i wsparcie rehabilitacji zawodowej i społecznej w ramach FTZ usługi społeczne. Szczegółowe wymagania dotyczące tych poszczególnych form wsparcia oczywiście są zamieszczone w regulaminie konkursu pod rozdziale 2.3. Maksymalny dopuszczany poziom dofinansowania projektu wynosi 95% wydatków kwalifikowanych. To jest oś priorytetowa 9, natomiast jest również oś priorytetowa 11, 1 rewitalizacja miast
I rewitalizacja miast średnich i małych RPO województwa małopolskiego. Urząd Marszałkowski województwa małopolskiego to ogłasza. Departament Funduszy Europejskich jest miejscem przyjmowania wniosków zajmujących się całością przebiegu tego konkursu. Planowany nabór wniosków to jest od 31 marca tego roku do 8 czerwca tego roku. Mogą składać wnioski jednostki samorządu terytorialnego i związki stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną, instytucje kultury, osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki, partnerzy społeczni i gospodarczy, w tym organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów związków wyznaniowych. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego, Parki Narodowe i Krajobrazowe, PGL, czyli Lasy Państwowe i jej jednostki organizacyjne, inne jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, szkoły wyższe, przedsiębiorcy i administracja rządowa. Warunkiem ubiegania się o wsparcie w ramach tego działania jest uzgodniony PER przez właściwą gminę z RPO w województwie małopolskim i ten program rewitalizacji musi się znajdować w wykazie programów rewitalizacji prowadzonych przez RPO w województwie małopolskim. Lista projektów z uzgodnionym programem rewitalizacji musi zawierać co najmniej jeden projekt w ramach typu projektów A, B lub C. O wsparcie będą mogły ubiegać się wyłącznie projekty wskazane na liście planowanych podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnego programu rewitalizacji. Poddziałanie realizowane będzie w miastach powyżej 5000 mieszkańców z wyłączeniem miast kwalifikowanych do poddziałania 11.1.2 rewitalizacja miast średnich i małych w ramach RPO województwa małopolskiego. Przedmiotem wsparcia będą działania inwestycyjne służące rozwiązaniu zdiagnozowanych problemów społecznych. I tak, pierwsze to będą typy projektu A, przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastruktury z przeznaczeniem na cele społeczne. Dwa, projekty B, budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastruktury kultury. Typy C, działania prowadzące do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów. 4. Typ D to jest zagospodarowanie, czyli przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja przestrzeni publicznej na cele społeczne. I typ E, modernizacja, renowacja budynków użyteczności publicznej, poprawiającą ich estetykę zewnętrzną. I typy F, modernizacja, renowacja części wspólnych, wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Te typy projektów mogą być ze sobą łączone. Dodatkowo wyłącznie jako element projektu w ramach wskazanych powyżej typów projektów możliwa jest dodatkowo budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja podstawowej infrastruktury komunalnej, czyli sieci i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych, elektrycznych, telekomunikacji na obszarach objętych projektem w celu zapewnienia dostępu rewitalizowanym obiektom i terenom do podstawowych usług komunalnych, z tym, że tutaj jest określone, że nie może to więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych projektów wynosić. Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej, która poprawi dostępność do rewitalizowanych obiektów i terenów. I tu również jest oznaczenie, że one nie mogą te koszty przekraczać 50% kosztów kwalifikowanych projektu. A łącznie obydwa powyższe elementy mogą stanowić nie więcej niż 60% kosztów kwalifikowanych projektu. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu to jest 75% i oczywiście szczegółowe zasady ustalenia dopuszczalnego poziomu dofinansowania i warunków wsparcia określa regulamin.
Ja dziękuję bardzo. Zapraszam wszystkich oczywiście do znalezienia prezentacji na YouTube i subskrybowania naszego kanału. Dziękuję bardzo za udział w prezentacji. Do usłyszenia, do widzenia.